Dzisiaj pokażę Ci, jak usunąć profil zaufany na stronie ePUAP. App. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Początkowo, aby usunąć swój profil zaufany na stronie ePłap musimy się na nią oczywiście zalogować. Więc wchodzimy na stronę, a następnie wybieramy sposób logowania, u mnie będzie w tym przypadku to bank, a więc loguje się na stronę za pomocą banku. Po zalogowaniu na stronę możemy wybrać nasz profil znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. W tym momencie powinny nam się pojawić dwie opcje. Pierwsza, czyli zarządzaj kontem, druga, czyli profil zaufany. Po wejściu w profil zaufany możemy go głównie unieważnić. Aby to zrobić, wybieramy mój profil zaufany, a następnie wybieramy opcję unieważnij. Jeśli natomiast chcemy podbić się całego konta na ePuap wraz z profilem zaufanym, to ponownie wybieramy profil w prawym górnym rogu ekranu, ale tym razem wybieramy opcję zarządzanie kontem. W tym momencie wybieramy opcję dezaktywuj konto. Jeśli dezaktywujesz swoje konto, po wylogowaniu nie będziesz mógł korzystać z funkcjonalności systemu Profil Zaufany, ani jego systemów klienckich, takich jak ePuap. Klikamy więc, tak chcę dezaktywować konto, i jak widzicie, automatycznie zostaliśmy właśnie wylogowani. A na ekranie pojawił nam się komunikat o pomyślnym dezaktywowaniu konta użytkownika. Teraz możemy spróbować zalogować się ponownie nasze konto. A więc logujemy się, by sprawdzić, czy nasze konto zostało dezaktywowane. Jak widać, wszystko działa. Nie jesteśmy już w stanie zalogować nasze konto na stronie Apple App, bo go po prostu nie ma. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli chcesz założyć konto w mBanku i otrzymać 140 zł w ramach promocji za założenie konta specjalnym kodem, to zapraszam Cię do linków w opisie tego filmu, bo w tamtym filmie wszystko to ładnie wytłumaczyłem. Miłego dnia, cześć!